Cześć wielorybie. Dzień dobry, moje małe kebaby, witam was bardzo serdecznie w środę. Jak jest środa, to oznacza, że Martyniuk wróciła w końcu z uczelni i nagrywa aktualizację, słuchajcie. Więc rzeczy się dzieją, jak śmiesznie wygląda ta tykwa. W ogóle ktoś mi zwrócił uwagę, że to nie są tykwy, ale czemu to nie są tykwy? Przecież to wygląda jak tykwa. I mamy znowu aktualizację, jak co środę, więc zajmiemy się tym, co się tutaj w ogóle dzieje. Odkryj tajemnicę galopującego Thompsona, jego gnistego konia, zły znak, i to jest u Lindy w Morland, słuchajcie. Ogólnie jest tutaj dużo dziwnych questów. Ja wam zaraz przeczytam jedną rzecz. Nie wiem, dlaczego automatycznie wsadziło mnie tutaj, ale może to ma jakiś sens. Więc wyjdźmy teraz, a ja wam przeczytam, co się w ogóle dzieje. Halloween wciąż trwa i właśnie są wspomnienia galopującego, którymi zajmiemy się dzisiaj. Skarby nawiedzonego szlaku, o których my już wiemy, ale jakimś cudem, co było dla mnie mega, mega dziwne, oni nie wytłumaczyli tego wcześniej. Nie wytłumaczyli, mimo że to już było, więc nie wiem, czy to było na zasadzie, że oni dopiero teraz odpalili tę możliwość, że można uzbierać te kości i chyba je ułożyć na ołtarzu. Jeżeli ktoś z was próbował, może mi napisać, bo ostatnio nie mam czasu nawet, żeby kubkę zrobić. Umówmy się, to jest troszeczkę ciężkie, będę z wami szczera, ale słuchajcie, z tego co patrzę, to mamy przynieść bodajże te skarby Poe i ona da te kości i wtedy można odkryć sekret na tym ołtarzu, który bardzo dobrze już znamy, ten ołtarz, gdzie pamiętacie, koń chyba zdechły siedział, no zdechły brzmi bardzo źle, ale no kurczę, gdzie ta Linda, bo Linda powinna być w Murdaland, a w Murdaland może tam będzie przy tym. Dobra, wracając. Okruchy duszy zbieramy cały czas, bo można dostać potem super zestaw galopującego i zagrywka galopującego, w końcu wyjaśnienie, o co chodzi, że to jest ten duch i on potrzebuje pomocy, bla 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 bla, i wtedy jak opuścicie twierdzę, no to już było ogólnie w zeszłym tygodniu, tylko dopiero teraz tłumaczą, o co w ogóle chodzi. Nie wiem, czemu to tak działa, nie wiem, czemu się zdecydowali na to dopiero teraz, ale no halo Lindas, I need you girl. Manuela, to ty, cieszę się, że już jesteś, już się szykowałam na to, co znajdę po drugiej stronie. Ja już tam byłam, Dziunia. Wczoraj miałam straszny sen, śniła mi się posępna twierdza unosząca się pośród przepastnego mroku, a jej władcą był nie kto inny jak galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwie czekał na tę porę roku, gdy bariera oddzielająca żywych od umarłych osłabnie i pozwoli mu przejechać. Porada nadeszła, więc teraz galopujący jego koń pędzą pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy. I nie uważają, że porywa zagubione duszy. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to udręczona i zabłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc, a więc jesteśmy przed wejściem do twierdzy galopującego. Dziś zaczniemy poznawać prawdę. Czyżby znowu jakieś zbieranie książek? O, a czemu ci nie mogę kliknąć? Ruszajmy razem. Esa, Dziunia. O. Za mną, Manuela. Podążaj za Lindą do twierdzy galopującego. Aha, ona sobie tak na chillerze. No, ja mam czas, ja sobie wejdę tak na hama, na piechtę. El mordo, ale się fajnie idzie. Ty, ona ma róże przy piersi, a to ciekawe. Bardzo, bardzo interesujące. Oczywiście dziękuję wspierającym, pewnie wasza plansza już się pojawiła i dziękuję Enebie. Słuchajcie, ja kocham środy, bo środy to aktualizacje. Wracam do domu z uczelni i jestem taka szczęśliwa, że mogę w końcu dla was nagrywać. Nie znam, dokładnie to widziałam we śnie, ale gdzie galopujący może wyruszą na Jorvik na łowy? Za mną znajdziemy jakieś spokojne miejsce, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć. Girl, po co ci obóz i... Galopujący zazwyczaj stał tam, a po drugie, czemu? Czy oni naprawdę się tak namęczyli, żeby zrobić animację chodzenia Lindy? Linda, jak ty seksownie chodzisz, o Linda. Kojarzy mi się to z taką jedną youtuberką, która mówiła do swoich widzek, czy tam widzów Lindas i o Linda. Linda, gdzie ty chcesz wyrobić tam obozowi? A czekajcie, a może jak ja dojadę tam sama, to... Bo ona chyba nic nie mówi, więc... Tutaj, z dala od głównej części twierdzy. No ja nie wiem, czy to jest miejsce, w którym ty byś chciała założyć obozowisko. Czy ty jesteś zdrowa, moja kochana? Chyba masz jakieś problemy, niestety. No kurczę, tak wielkie rany. Idealnie, rozbiłem obóz w cieniu wieży. No, jak to dla ciebie jest idealnie, to ja chyba nie wiem, jak jest źle. Ale dobrze, Linda jest tutaj mądra, my jesteśmy, wiecie, dzbanami, więc musimy jej słuchać. Z tyle od głośnych duchów i w ukryciu przed galopującym, który może przecież wrócić. Daj mi chwilę na rozbicie obozu. O mój Boże, ale bez konia tutaj przyszłaś, więc po co ci to? Daj znać, gdy zechcesz posłuchać dziwnej historii o życiu galopującego Thompsona oraz tej jeszcze dziwniejszej o jego śmierci. Now! W książkach historycznych można wyczytać, że ponad 900 lat temu...
Gunnar Trymson był cenionym i wiernym żołnierzem Jona Jarla. Gunnar był dziwnym człowiekiem, opisywano go jako kogoś mrocznego i zamyślonego. To był jednak odważny i oddany we wszystkim swojemu władcy. Gdy w następnych stuleciach na Jorvik trafili nowi osadnicy mówiący innymi językami, nazwisko Trymson zaczęto wymawiać jako Thompson. Trymson. Żaden koń nie pozwalał Gunnarowi się do siebie zbliżać, a inni żołnierze i służący go unikali. Potajemnie z niego drwili, nazwali go galopującym, być może ze zdrości albo ze strachu. Okrutny żart. To chyba zdążyliśmy skojarzyć. Pewnego dnia pojawiła się dzika i przerażająca klacz, wielka Kara Shire. Koń ten, który podobno pochodził ze wschodu wyspy, z terenów za górami Yor, pozwalał się do siebie zbliżać wyłącznie galopującemu Thompsonowi. Thompson w końcu znalazł towarzyszkę. Czarną, niczym bezksiężycowa noc Shire imponujących rozmiarów, której dzikość i zajadłość przerażała ludzi Jarla. Sama obecność tego konia niepokoiła inne zwierzęta, które zaczynały panikować. Galopujący i ta klacz Shire byli nierozłącznie, jak niezwykła więź stała się źródłem zdumienia i plotek. Galopujący Thompson został osobistym strażnikiem i doradcą Jona Jarla. Wykonywał trudne zadania dla władcy, obronił go nawet przed niebezpiecznym powstaniem zbuntowanych lordów. W armii szerzyły się plotki i gniew, przesądy i strach napędzały opowieści o czarach i czarnej magii. Nienawiść przezwyciężyła jednak lęk i szyderstwa w ukryciu przerodziły się w jawną pogardę. Jarl kazał ukarać galopującego za jego domniemane przewinienia. Galopujący został schwytany i zniewolony, zakuty w kajdany Thompsona zaciągnięto przed oblicze króla. Jon Jarl stał się sędzią skazującym swego wiernego sługę. Gdy galopujący trafił do kata, mnóstwo żołnierzy Jarla przyszło nacieszyć się tym widokiem. Ojojoj. Ich strach okazał się uzasadniony, gdyż galopujący powstał z pnia egzekucyjnego, ujawniając tym samym swoją nieśmiertelność. Ojoj. Tutaj podania i historia zaczynają się mieszać. Jednak przeważnie teoria twierdząca, że źródłem siły galopującego i jego więzi z Jarlem oraz jego nieśmiertelności jest potężna wiedźma z przysmyku diabła. To jak ta legenda ostatnio. Dokładnie rok po egzekucji po raz pierwszy zauważono bezgłowego galopującego Thompsona, gdy jechał pod nocnym niebem na swojej ognistej klaczy. Od tamtej pory dostrzegano go każdej jesieni. Siedząc tutaj w cieniu tej wieży czuję, że ta historia jest bardziej złożona. Wydaje się, jakby czekała, zapomniana na końcu mojego języka. Czekała, aż ją opowiem. Oh my gosh. Czuję, że coś mnie przyciąga na wyspę Padong. Może warto się temu przyjrzeć. Być może dowiemy się, co poróżnił galopującego i Jona Jarla. Zuwiechałam w Lindę. Wspomnienie samotnego pogrzeliska. Musimy szybko jechać na wyspę Padong. Czuję, że coś tam się niedługo wydarzy. Do zobaczenia na miejscu. Czemu tam? Witam. Witam bardzo serdecznie. Czemu tam? Czemu na wyspę Padong? Czemu? Jezus. O! O nie, nie podoba mi się ten podgląd bardzo. Bardzo mi się nie podoba ten podgląd. Czy my będziemy oglądać coś bezpośrednio z tego? Bo jak tak, to ja będę płakać bardzo. Ale dobrze, wybierzmy się na wyspę Padong. Słuchajcie, dobrze, że ja nie brałam zadania z tym, bo jakby mnie teraz miał najść galopujący, to chyba bym się rozpłakała i rzuciła przez okno. I zaczęła rzucać, bo masakra jakaś. I słuchajcie, zobaczymy się chyba już na miejscu na wyspie. Okej, słuchajcie, odpaliłam już nagrywanie, bo zaraz się tepniemy do wyspy Padong i się boję, że od razu jakaś cutscenka nam wyskoczy. A wolałabym, żebyście jej nie ominęli, dlatego już się pięknie odpaliłam i po prostu tak się teraz boję, bo przecież już hinty były dawane przy zadaniach z Mają, a tutaj co się najlepszego wydarzyło? O, kwiatek do zebrania, jak miło, no dobrze, no dobrze, no ja jutę chętnie zawsze przygarnę. Proszę mi powiedzieć, co tu się dzieje najlepszego i czemu Linda kazała mi tu przyjechać? Widzę, że pani ma wyrąbane kompletnie, to może nie po tej stronie. Chyba, Jezu, jak będzie coś z tym dzieckiem, to ja się rozpłaczę i ucieknę, bo ja się tak boję tego dziecka. W ogóle, czy ktoś chce mi powiedzieć, bo ja długo nie byłam w stajni, czy jak do stajni się wchodzi, to znowu jest jakaś chora animacja, czy już nie? Szczerze powiem, że nie chcę. O! Ojojojo! Halo? What are you doing here? Are you okay? Okej, okay, też walniemy sobie fotę taką. No ale sweet focia, no ale piękny Tom, ale piękny Thompson. Ale piękny, o Jezus. Jezu, co on robi na tej wyspie chleb? To jest chlebowa, prawda? Wyspa chlebowa? Dobrze pamiętam. Ten teren nieodkryty. Ej, Linda, bo ja coś widziałam ogólnie. Cicho, mów szeptem, bo galopujący przyjechał chwilkę przed tobą. Zaczekaj, aż odejdzie, a potem się rozejrzyjmy. Może się dowiemy, czego tutaj szukał. Investigation. Coś z tym galopującym było nie tak, bardziej niż zwykle. Widzisz te tańczące światełka? To chyba fragmenty wspomnień. Przynieś mi ich kilka, powinnam je odszyfrować. Ja tutaj zostanę na straży na wypadek, gdyby Thompson wrócił. Znowu zbieranie wspomnień. Wow, kto by się spodziewał czegoś innego? Co za szok, że mamy do zebrania fragmenty wspomnień. Dobrze, że chociaż je widać, bo chyba bym umarła, jeżeli miałoby szukanie wyglądać tak samo jak wtedy.
jakby w sumie ci, którzy mieszkają na Wyspie Padok, to są chyba potomkowie Jona Jarla, więc się nie dziwię, że to zostaje akurat tutaj. Wszystko zostaje w rodzinie, wiecie, o co chodzi. Więc jak drama, to drama. W ogóle miałam kiedyś zrobić, w sensie chyba jest film już o Jonie jako tako i o Wyspie Padok, ale nie ma jakby o tutaj Doroty i w ogóle, no wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, tutaj mamy 12, 15, 13, 14, aha. To co, to miałam ich więcej? Może po prostu gra stwierdziła, że nie ma... O. No tak, uwielbiam tę wyspę. Dobrze, teraz jak wrócić, tak żeby się nie wywrócić? No świetnie, najlepsza gra o koniach. O mój Jezu, kto by pomyślał, że największy problem będzie mi sprawiał przejście po prostu z miejsca. Ale dobrze, teraz się udało, więc Linda, mam coś dla ciebie. Ja nie wiem, czy ci się to spodoba, mam nadzieję, że tak, ale trochę się naprawdę cykam. Okej, okay. Dobra, robota mamy wszystkie, daj mi chwilę, żebym mogła je zrozumieć. I'm scared. To tej nocy koń galopującego zaginął, daj mi znać, gdy będziesz mieć chwilę, to ci opowiem, co widzę o tym wspomnieniu. Ja zawsze mam chwilę. Widzę budynek, chyba stajny, to tutaj, tu była stajnia galopującego. Ponad jego wierzchowca nie można było trzymać z innymi końmi, to dlatego miejsce to jest na takim odludziu? O, retrospection! Zaczyna się tłum przerażonych ludzi, okrążyli stajnie, ich oczy są pełne strachu i złości, przez tłum przechodzą żołnierze, przyszli, żeby zabrać galopującego. Czyli tam, gdzie jest rozwalony dom, była kiedyś stajnia! Stajni stoi młody mężczyzna i imponująca klacz. To musi być galopujący, ale on ma zielone jasne oczy, przepełnione smutkiem. Rękoma obejmuje szyję konia. Żegna się z nim, podczas gdy żołnierze wchodzą do stajni. Galopujący jego koń naprzeciw ludzi Jarla. Thompson się poddaje. Niezadowolona i przestraszona klacz prycha, gdy żołnierze zabierają jej jeźdźca. Kopie w ściany i uderza kopytami o podłogę. Żołnierze cofają się przed jej złością. O mój Jezu, a nasz panie. Nastaje chaos, ludzie zaczynają się przepychać. Pożar, do stajni ktoś wrzucił lampę, a może pochodnie. Nie widzę dokładnie, dym i ogień zasłaniają mi obraz. Budynek płonie, koniec, potrzasku. Żołnierze próbują ugasić ogień. Tłum się cofa, oszołomiony tym widokiem. Przerażony skowyt klaczy jest coraz donośniejszy. Dorównują mu tylko makabryczne krzyki galopującego. Ojojoj, sadge. Płomienie zgasły, nastała cisza, w powietrzu wciąż unoszą się dym i popiół. Galopujący upadł na kolana, przepełniony rozpaczą i niedowierzaniem. Pojawi się Jon Jarl, który przygląda się zniszczeniom. Długo patruje się w pogrzelisko. W jego oczach widać złość. Gdy odwraca się do leżącego na ziemi galopującego, jego gniew wzrasta. Tam widziałam kolejne wspomnienia. Galopujący zna źródło złości Jona Jarla, zazdrość i żądza, którą podsycają myśli o zdradzie i oszustwie. Ale klacz zginęła, jak powróciła, za pomocą czarnej magii i czarów, o których plotkowano. Czy tajemnicza wiedźma, o której mówią legendy, obdarzyła tę klacz Shire mocą? A może to ta wiedźma podrzuciła ogień? To przykre, że nawet dobrzy ludzie zniszczą to, czego nie rozumieją. Napędza ich strach. No tak. Nie wiem kto lub co ciągnie mnie do Jarlheim, ale myślę, że to tam dowiemy się czegoś nowego. Jedźmy tam, może to tam znajdziemy galopującego i kolejne wspomnienia. Nie podoba mi się to, że zostało to przetłumaczone na Jarlheimu, czy coś takiego, jakby Jarlheimu, Jarlheim, I don't know. Poproszę kiedyś jakiś transkryptowy filmik, jak wypowiadać wszystkie nazwy, Jarlheim, no, I see. A nie, wcale nikt go nie widzi w środku dnia, zrobił zieloną fontannę. Ciekawe, Manuela, wszyscy się ukryli. Galopujący musiał tutaj przebiec zaraz potem, gdy odjechał ze spalonej stajni. Chyba nie potrafi dotrzeć lub wyczuć roztrzaskanych wspomnień. Ale odjechał. Galopujący znowu... Wszyscy się ukryli, tymczasem on. Galopujący znowu odjechał. Zbierzmy tutejsze fragmenty wspomnień, a potem się dowiemy, gdzie pojechał. Ciekawe, czy wie, że go śledzimy. On chyba wie, on chyba specjalnie tak robi. Jakby, mordo, nie widziałeś wielkiego typa na wielkim koniu? Jakby, are you sure about that? Ale piękna woda. W sensie nie wiem, czy on zrobił ją zieloną, czy po prostu... No widzicie, jest... A może jednak nie. Masz to. W tym wspomnieniu kryje się coś potężnego, czyli kłębiący się tutaj strach i gniew. Może tutaj miał być stracony. Ren, niesamowite, tak galopujący umarł? Tak się spodziewam. Zabierają galopującego na jego egzekucję. Otaczają go ludzie króla i mieszczanie. Szydzą z niego, obrzucając go obelgami i śmieciami. Teraz Thompson stoi przed katem, ale słowa Jona Jarla już go nie ruszają. Czyżby porzucił nadzieję? Nie. Kłębią się w nim silne emocje. Szok związany z okrucieństwem jego władcy i tragiczną śmiercią jego najwspanialszej towarzyszki odcisnął na nim mocne piętno. Thompson klęka sztywno przed pniem egzekucyjnym. Cicho porusza ustami. Co on mówi? Zamaskowany kat unosi topór. Nie mogę na to patrzeć. Ostrze uderza. Smutne zielone oczy galopującego zdają się zdradzać jego zaskoczenie, jak gdybym nie zauważył.
Chwila, wiwatujący tłum cichnie. Twarze tych ludzi przepełniają groza i zaniepokojenie. Coś jest nie tak. Ciało galopującego się rusza. Słowite zielonym blaskiem bez głowy korpus wstał z ziemi. Ludzie panikują, zaczynają uciekać. Niektórzy żołnierze próbują... Co tam się dzieje? Próbują dźgnąć galopującego, ale na próżno. Dzieje się coś jeszcze. Tłum zostaje odrzucony na bok. To Clarkshire. Jest jeszcze ciemniejsza. Praktycznie tak czarna, że wręcz pochłania światła. Do tego ma ognistą grzywę. To oślepiająca zjawa, będąca połączeniem cienia i ognia. Strażnicy i mieszczanie są przerażeni. Garstka tych, którzy byli na tyle odważni, by zmierzyć się z bezgłowym upiorem, teraz ucieka. Nigdzie nie widać nawet Jona Jarla. Jon Jarl to nie taki fajny Jarl jednak. Galopujący spokojnie siada okrakiem na mocnym grzbiecie klaczy, po czym odjeżdża za horyzont. Sadgę trochę. I tak przedstawia się historia wskrzeszenia Karej Klaczy i prawdziwych początków galopującego Thompsona, jeźdźca bezgłowy, który straszy Jorvik po dziś dzień. Ach, ten Tomek. Halo. To daje do myślenia, wracajmy do twierdzy i zastanówmy się nad tym wszystkim. Nie czuję, żeby coś ciągnęło mnie w kolejne miejsce, więc może galopujący już wrócił. Pozbieram tylko myśli i do ciebie dołączę. Czy tutaj gdzieś jest wygodny teleport z takimi w życie, coś tam z tyłu, ale ja tam się chyba boję wchodzić. Pewnie, halo. W sensie nie chcę mi się tego szukać, powiem wam szczerze, więc ja po prostu się przeteleportu. A nie, tam jest. No to świetnie. Akurat kto by się spodziewał, że wejście będzie akurat w miejscu, gdzie znajduje się przejście do przesmyku diabła. To nie jest przypadek. Tak miało być. Wiecie, o co chodzi. Jakby, i mi się bardzo to podoba. Strasznie chciałam poznać tę historię i jeszcze bardziej podoba mi się fakt, że no tak naprawdę hinty tej historii były już wcześniej dostępne dla nas wszystkich. Galopującego dalej nie ma na chacie. Czyżby dobrał się już do Lindy za grzebanie w jego wspomnieniach? Co by mnie bardzo w sumie nie zdziwiło jakoś mocno. Linda, are you sure about your what you do? Halo, czy galopujący stwierdził, że przyjdzie z nią pogadać? Z tego co widzę, raczej nie. Więc my pogadajmy z Lindą. Cień wierzy. A więc mamy dwa wspomnienia. Śmierci klaczy galopującego i powrotu na miejsce jego egzekucji. Okej. Galopujący i jego koń byli nierozłączni zarówno za życie, jak i po śmierci. Nigdy nie widziano ich osobno na Jorviku. Czy te wspomnienia chcą nam coś przekazać? Bitch, I don't know. Chciałam tu wrócić, żeby trochę pomyśleć, ale też żeby zobaczyć, czy wyczuję, gdzie nasz kolejny przystanek. Galopującego nigdzie nie ma, więc pewnie opuścił Jorvik. Może wspomnienia dadzą nam jakąś wskazówkę. Najpierw umiera koń galopującego, a potem on sam. Albo czekaj, może było na odwrót. Odrodzenie konia galopującego, a potem odrodzenie jego samego. Na Jorviku rozdzielono ich jedynie na czas pomiędzy ich zgonami. Ale co nam to daje? Co o tym sądzisz, Manuela? Wiedźma, która dała galopującemu nieśmiertelność, musiała zaczarować też jego konia. Więź pomiędzy galopującym i jego koniem nie pozwala im odejść z naszego świata. Koń galopującego jest kluczem do jego nieśmiertelności. I think so. Możliwe to pewnie dlatego, Jarl był taki wściekły, gdy zobaczył, że koń galopującego zginął w pożarze. Przepraszam, Manuela, zaczekaj chwilę, coś poczułam. Gdy wcześniej coś mnie gdzieś ciągnęło, to było niczym ciche echo i rozmyty obraz w moim myśle. Teraz czuję coś silnego, co praktycznie zmusza mój umysł do wyobrażenia sobie przesmyku diabła i zapomnianych pól. O nie, znowu wycieczka? Ale to na pewno nie ma związku z żadnym wspomnieniem. Te wydarzenia dzieją się w tej chwili. Lul. Nie ma czasu do stresu, Emanuela. Pojadę z tobą. Musimy jechać na zapomniane pola. I to już. Okej, Linda. We need to. Jakby nie będę w stanie się tutaj chyba przed... Powrót do wejścia. Aha. No ja, no w sumie... Linda, chyba cię gdzieś zostawiłam. Ale mam nadzieję, że nie jesteś tam niezła. Powiem wam, nieźle się dzieje. Ciekawi mnie, czy on zdecyduje się coś zrobić, czy może będzie to coś innego. Jakby wiecie, o co mi chodzi. Czy on się zdecyduje na zrobienie... Ej, moment, przecież na zapomnianych polach... Przecież zapomniane pola w sumie są jako tako połączone z Mają. Co nie? I Maja koń, Maja z wyspą Padok. Czemu tutaj Linda stoi? Okej, Linda. Hej, Linda. No ja nie mogę z tego hej, Linda. Mnie to tak bawi. Oczywiście nie pojechałam do Podbuski, tylko gdzie indziej. Martyniusz! Dobra, słuchajcie, jedziemy na zapomniane pola. Już jestem przerażona trochę, bo jeżeli to jest aktualne, to coś mnie na pewno wystraszy i będzie jakiś jumpscare. Wy wiecie, że ja się boję nawet nawiedzonego szlaku. Ogólnie, kiedy wy to oglądacie, jest środa, bo raczej wrzucę ten film w środę i tak planuję o 18 zrobić live'ika, nie wiem czy widzieliście na planie, i będziemy przychodzić ten nawiedzony szlak. SSO będzie na samym początku, więc jeżeli komuś zależy na oglądaniu SSO na tym kanale, to zapraszam na tego live'a właśnie o 18, będzie to luźny live, akurat bez kamerki. Live'y są również w sobotę o godzinie 17, więc zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na live'iki. W sobotę możecie na mnie patrzeć, bo często kamerka jest, także no zapraszam, no. No tyle, no jak chcecie popatrzeć na mój ryj, jak się boję, no to macie okazję to zrobić. Ej, halo, tu nic nie ma. Czy ja powinnam coś dotknąć konkretnego, czy o co chodzi?
To jest jakieś tornado. O, okej. Okay. Okej. Okay. Chwila, nie rozumiem. Tutaj doprowadziła nas moja wizja, gdzie galopujący. Dzieło tutaj zbyt cicho. O. Czekaj, to koń galopującego, ale gdzie sam galopujący? Przecież tu go nie ma, what the fuck. To dwójka na Jorwiku zawsze była razem. Musimy jechać z tą klaczą i zobaczyć, dokąd zmierza. O Jezu, czyżby to był koniec galopującego, bo jego klacz stwierdził, w sensie, bo stwierdzą obydwoje, że nie chcą już być nieśmiertelni i się rozłączą, bo jakby są... Że są nieśmiertelni wtedy, kiedy są ze sobą połączeni? Bo jeżeli tak chcą się pozbyć Halloween, to mi będzie smutno. I w ogóle słyszałam takie plotki, ale uwaga, tu jest duży spoiler, więc nie sugerujcie się tym, co powiem, ale słyszałam, że na tym ołtarzu, na którym można coś wskrzesić, to można dostać zwierzaczka chyba bodajże za wskrzeszenie jakby go, bo tam jest taki kruczek i ona wie, gdzie biegnie, każdy krok stawia rozważnie, ale to oczy, jakby była w transie, narąbała się. Może szuka swojego właściciela, może on gdzieś się... Czy on nie jedzie? Czy one nie jadą do tego drzewa? No, no, chyba niedługo wszystkiego się dowiemy. Wciąż się naprzód, ale trochę się waha. Jakby miała zaraz wykonać jakieś zadanie, udać się na spoczynek. Czy to... My jedziemy do drzewa przecież. Czy oni chcą, żeby drzewo ich rozłączyło? Czy tam będzie galopujący i tam do czegoś... Do... Jezus Maria, w domu, please not. Czekaj, gdzie ty biegniesz? Nie, nie... Ej, przecież tam... Kurczę, dalej za nią nie pojedziemy. Gdzie ona biegnie? Chwila, coś czuję. Tego, kto nas tu wezwał. To nie jest żadne wspomnienie, a coś, co się dzieje teraz. Please, I don't want a jumpscare. Jumpscary. Ganerze Trimstone, twoje zadanie nie dobiegło jeszcze końca. Tak łatwo nie uciekniesz przed swym darem. A może ktoś inny chciał pokrzyżować nasze plany? To bez znaczenia. Naszego paktu nie można tak łatwo unieważnić. Wracają do ciebie zarówno twoje wspomnienia, jak i twoje przeznaczenie. Pamiętaj teraz imię swego wierzchowca i miej ponowny udział w jego mocy. Trzęsie się ekran. Morrigan! Oh my god! Czyli klacz galopującego nazywa się Morrigan. Morrigan, pasuje. Co to było? Zniknął koń galopującego Morrigan. Ktokolwiek nas tu przywiódł, prowadził też Morrigan do przysmyku diabła. W tym miejscu teraz nic już nie zrobimy. Musimy poszukać galopującego w jego twierdzy. Znowu. Jezus Maria, Linda. Ale przecież ona biegła tutaj, przecież byśmy normalnie mogli... A, w sumie no nie. Ej, bo wiecie, co mi się skojarzyło? Nie wiem, czy pamiętacie, ale... Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak się jechało... Właśnie tam i był ten ołtarz, gdzie ginął koń. I również w serialu Mistral też było coś z jakimiś ludźmi w kapturach i z ołtarzami. Czy to jest coś związanego z Aidenowcami, bo jak tak to jestem przerażona, albo jest jeszcze jakaś inna organizacja ludzi z kapturami, którzy mają jakieś głupie zadanie i powierzają ludziom jakąś nieśmiertelność, coś na tej zasadzie, bo jak tak to walnę. To jakby wszystko jest ze sobą powiązane, no nie? Tutaj niby macie jakieś czarownice, ale to chyba nie są czarownice. Czarownice chyba tutaj są wręcz gloryfikowane w tym momencie, bo... Dobra, mamy złą Pi, ale Pi tak naprawdę już nic więcej złego nie robi. Mamy te ze strachu na wróble wyścigu, ale one też w sumie nie są jakieś niebezpieczne. A tutaj macie ludzi w kapturach, którzy zadali komuś jakieś zadanie, które się skończyć nie może. I może on właśnie chciał to zadanie zakończyć, dlatego doszło do... Te tornady dalej mnie zastanawiają. Oh fuck. Oh fuck, nie spadnij, please. Dobra, super, udało się. To zadanie mnie zastanawia. Wydaje mi się, że może oni kazali się połączyć jednemu i drugiemu, dali im to jako dar, a oni już mają tego dość, że jakby... Może to jest jakieś poświęcanie koni i ludzi w ofierze? Próbuję dojść do czegokolwiek, ale chyba będzie dość ciężko, patrząc na fakt, że... Jakby strasznie, strasznie pokićkana jest ta historia na ten moment. Nie wiem czego... Kurczę, zastanawiam się, bo kojarzy mi się naprawdę ten ołtarz razem z tym koniem wtedy, co tam leżał. I tam były właśnie, było pełno ludzi, była macka, chyba garnoka bodajże. Kurczę, strasznie dużo kombinowania. Czuję, że kroniki o Thompsonie i tak będą musiały zostać uaktualnione, bo to, co jest teraz, to jest tylko początek. A tutaj dowiedzieliśmy się na przykład imienia konia. No i tak jak mówię, w Mistral na końcu chyba bodajże komiksu, czy tam serialu, było coś rzeczywiście o tych dziwnych ludziach. Wygląda na to, że Morrigan wróciła do galopującego, ale coś tu nie gra, czuję, że się zmienili. Morrigan, nie do wiary, że nigdy nie zastanawiałam się nad imieniem albo pochodzeniem konia galopującego, a to takie dziwne imię, pradawne i potężne. Morrigan to nie jest jakaś taka bogini z którejś mitologii? Głos, który przemówił z góry, musiał przywrócić galopującemu wspomnienia związane z tym imieniem. Kiedyś czułam, że galopującego oślepia gniew, a teraz jest spokojny, skupiony, może nawet bardziej niebezpieczny niż przedtem. Ktoś lub coś zapewne próbowało odebrać galopującemu wspomnienia, ale po co? Żeby zerwać jego więź z Morrigan? Kto by na tym zyskał i w jaki sposób?
Ta historia jest na pewno dużo bardziej złożona, ale coś czuję, że jeszcze przez jakiś czas jej nie poznamy. Muszę wracać do książek i poczytać o zamierzchłych czasach Jorviku. Wciąż nie wiemy, kto dał galopującemu jego dar. Ani po co. Jeśli jednak potomek tej istoty żyje po dziś dzień, musi ona być niezwykle potężna. Czuję, że to może być Garnok. Wyczuwam, że znowu są razem, ale teraz ich więź jest inna, silniejsza. Tak, ich więź nie tylko została odnowiona, ale dała im też dodatkowy cel. Być może istota, która chciała ukryć wspomnienie galopującego, przypadkiem obudziła w nim nowe. Czuję, że to początek czegoś niezwykłego. Ich silna więź była niczym rozżarzone węgielki w porównaniu z morzem ognia, które teraz płonie w sercu Morrigan. Chyba możemy jedynie czekać. Na razie odpocznę przy ognisku i będę miała tę dwójkę na oku. To już koniec, ale czemu? Ja czuję, że to może być coś z Garnokiem, nie? Że chciał pokręcić galopującemu i dlatego zmusza go do zbierania ludzi. Manuela, dziękuję za twoją obecność podczas tej podróży. Mam przeczucie, że musimy się przygotować na to, co nas jeszcze spotka. Chcesz ponownie usłyszeć historię? Nie, jakby nie, ale wow, co tu się stało? Słuchajcie, bardzo mi się podobały te zadania. W sensie, nie ma nic innego. Nie ma nic nowego na zasadzie historii, bo historii się domyślaliśmy poprzez wyścig galopującego, poprzez całą resztę zadań, które mieliśmy do zrobienia z nim i w ogóle ten nawiedzony szlak, ale tutaj w końcu weszliśmy trochę bardziej w historię konia, wersję tego, jak on umarł, że w sumie nie umarł, bo wcześniej mogliśmy się tego chyba dowiedzieć z rozmów tych ludzi, którzy tam byli i widać, że on był przesłonięty gniewem. No a wiecie, kto przesłania gniewem? No Garnok, przecież tak samo było z Pi, więc wydaje mi się, że z galopującym może być podobna historia. Obczajmy tylko, czy on już jest u siebie na chacie? Jest! Czy ja mogę do ciebie zagadać? No Mordo, weź się przyznaj. Podobno jest spokojny, podobno bardziej niebezpieczny. Mam nadzieję, że nie będzie odwalony jakiejś akcji. Ale kurczę, no ja się bałam, że to będzie koniec historii galopującego, a to chyba, słuchajcie, dopiero początek. No cóż, kochani, mamy tutaj galopującego Thompsona i Morrigan. Na ten moment dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, że akcja była super i ja oceniam tę aktualizację na 7 na 10. Następny tydzień to już będzie ostatni tydzień naszej halloweenowej przejażdżki, później będą jeszcze konie, w sensie ten jakieś tam, ktoś tam wraca, Gary wraca, tak. Więc będzie coś się działo, także możecie mi pisać, co się działo na szlaku, co tam ciekawego widzieliście, ja chętnie poczytam, ja czytam wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmie już bodajże w piątek. Pa, pa!